Pierwsze wystąpienie będzie dotyczyło zaleceń, które udało nam się opublikować, no w zasadzie dosyć szybko, bo na samym początku epidemii, czyli pod koniec marca. Dotyczy ono takich praktycznych rozwiązań, bo wiemy, że każdy, nie tylko ze strony personelu medycznego, nie tylko ze strony rodzin, ale pacjent jest wyjątkowo zagubiony w tym trudnym okresie. No i chcieliśmy przygotować takie zalecenia, żeby sobie i państwu pomóc się jakoś odnaleźć. Także pierwsza część mojego wystąpienia będzie dotyczyła przekazania państwu tych informacji. One zostały i opublikowane ze strony medycznej dla członków Polskiej Grupy Szpiczakowej, ale też w ostatnim czasie były dystrybuowane przez organizacje pacjenckie. Zacznę od tych ogólnych zaleceń, które no państwo znacie na pewno z radia, telewizji, ale o nich trzeba mówić, bo te podstawowe czynności potrafią jednak zahamować transmisję wirusa. Widzimy to, no i miejmy nadzieję, że ta sytuacja, która muszę powiedzieć, że z punktu widzenia polskiego lekarza jest dosyć dobra, no nie chcę zapeszać, to żeby ona trwała i że ona jednak wiąże się z tym, że stosujemy się do tych zaleceń społecznych. Często myć ręce, oczywista sprawa, zwracamy uwagę, żeby to nie było takie przemycie krótkie, żeby ono trwało 20 sekund. Najlepiej wszystkie powierzchnie rąk dokładnie umyć, dodatkowo stosować środki odkażające na bazie alkoholu. I tutaj pamiętajmy, że jak bardzo dokładnie ręce umyjemy, to od razu tych środków odkażających nie powinniśmy stosować, dlatego że będzie jeszcze sporo wody na rękach i ten alkohol, co miał te minimum 60%, jak zalecamy, to będzie jednak rozwodniony i on nie będzie miał tego efektu wirusobójczego. Także najlepiej rzeczywiście odkażać, już, jak już te ręce wyschną. Samo odkażenie oczywiście też jest dobrym sposobem dbania o tą higienę rąk. Zachować odległość 2 metrów od innych osób, unikać dotykania dłońmi oczu, nosa, ust. To są te miejsca, przez które wirus najczęściej wnika do organizmu. No i dodatkowo stosowanie maseczek obecnie obowiązkowe dodatkowo ogranicza taki kontakt. Czyli to stosowanie maseczek, można powiedzieć, że ma podwójny efekt. Z jednej strony chroni bezpośrednio wnikanie wirusa przez nosa i usta, a z drugiej strony też zapobiega przenoszeniu już wewnątrz danej osoby, czyli jeśli byśmy mieli kontakt z wirusem, dotykając nieodkażonej powierzchni i przez ręce mógłby się przenieść w okolice nosa i ust, dodatkowo noszenie maseczki zabezpieczy nas. Pamiętajmy, że myślimy też o innych, bo my możemy być bezobjawowymi nosicielami albo skąpoobjawowymi, także zasłaniamy usta, nos przy kichaniu. Zużyte chusteczki od razu wyrzucamy. Sugerujemy oczywiście, żeby nie zasłaniać tych ust dłonią, tylko zgięciem łokciowym. No i jeśli wystąpią objawy gorączki, kaszlu, trudności w oddychaniu, a wiemy, że to nie są jedyne objawy, często pacjenci chorzy na COVID-19 zgłaszają zaburzenia węchu i smaku, są nietypowe zmiany skórne na dłoniach, na stopach, czy też zaburzenia neurologiczne, biegunki, których się nie da wytłumaczyć w jakiś inny sposób, to powinniśmy jednak skontaktować się z placówką służby zdrowia, która się zajmuje diagnostykiem i leczeniem, i tutaj podajemy numer infolinii do Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo ważne jest to, żeby być aktualnie poinformowanym, śledzić informacje dotyczące rozprzestrzeniania się COVID-19 i to muszę powiedzieć, że dla nas też jest to istotne jako psychoterapia, bo rzeczywiście będąc zamkniętym przez ostatnie 2 miesiące w domu, każdy z nas zastanawia się, gdzie może dojść do zakażenia. Ale zobaczmy, że jeśli przeanalizujemy w poszczególnych województwach, w poszczególnych miastach, to widzimy pewne regiony, gdzie było częstsze występowanie
2-3 tygodnie temu, a teraz jednak jest coraz rzadsze. Jeśli to są pojedyncze przypadki, też no, w sposób prawidłowy powinniśmy interpretować to ryzyko, które się zmniejsza. Tutaj celowo o tym mówię, oczywiście nie mówię, żeby w jakikolwiek sposób bagatelizować sytuację, która jest, no ale wiemy, że naszych pacjentów onkologicznych zaburzenia lękowe, depresja bardzo często dotyka, a dodatkowo sytuacja, w której się znajdujemy, no będzie zwiększała ten niepokój, tą dystymię psychiczną, w której się znajduje całe społeczeństwo. Także tu no, trzeba interpretować te dane też w odniesieniu do tego, co się dzieje w Niemczech, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych, że ta sytuacja wiadomo, że wymaga od nas odpowiedniej dyscypliny, natomiast wydaje się, że jest stosunkowo lepsza. W przypadku konieczności wyjścia to mamy obowiązek nosić maskę, unikać skupisk ludzkich. To też jest takie ogólne zalecenie dla pacjentów z niedoborami odporności, że ten niedobór odporności sam z siebie nie czyni jakichś problemów, ale on naraża. Zacząłem omawiać te zalecenia, które opublikowaliśmy. Slajdy na szczęście nie są jakieś ilustrowane, także ważniejsza jest ta część tekstowa, którą Państwu przekazałem. Analizujemy te punkty ogólne dotyczące, jak się pacjent powinien zachować, ogólne takie społeczne rozważania. No i co jest niezwykle ważne, dochodzimy do kontynuowania leczenia chorób towarzyszących. Te komunikaty, które Państwo dostajecie, że pacjenci, którzy mają ten niekorzystny przebieg COVID-19, najczęściej mieli jakieś choroby współistniejące, co jest niezwykle ważne, te choroby współistniejące dodatkowo narażają na niekorzystny przebieg, także wcześniejsze choroby, które były, one nie są mniej aktywne w trakcie epidemii. Także leczenie optymalne cukrzycy, leczenie nadciśnienia, leczenie astmy powinno być kontynuowane. Przejdźmy do opieki ambulatoryjnej. Znowu wychodząc od tych haseł, zostańmy w domu, czyli izolacja, która odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się infekcji, też stosuje się do opieki ambulatoryjnej, czyli u pacjentów, którzy nie muszą przychodzić do ośrodków hematologicznych, powinniśmy w miarę możliwości oferować porady ambulatoryjne w formie teleporady. I tutaj ważna sprawa jest bardzo praktyczna, że żeby do teleporady doszło, muszą być zaktualizowane dane kontaktowe. Także wcześniej dobrze jednak, żeby był kontakt ze strony pacjenta z poradnią hematologiczną, z oddziałem hematologicznym, żeby te dane kontaktowe były aktualne. W przypadku chorych, którzy muszą stawić się na wizytę osobiście, niezbędne jest poddawanie się odpowiednim procedurom epidemicznym i tutaj zwracamy uwagę na to, że one są indywidualne dla każdego ośrodka. Pomiary temperatury są powszechne, w wielu ośrodkach jest oddzielna śluza, ale dobrze wcześniej zadzwonić do ośrodka i dowiedzieć się, jakie procedury będą obowiązywały przy przyjęciu do poradni. Należy ograniczać oczywiście kontakt z innymi osobami. Pacjenci, którzy mają gorączkę, kaszel, duszność, są z grupy ryzyka i tutaj grupa ryzyka trochę się zmieniła. Już mniej zwracamy uwagę na te powroty z zagranicy do 14 dni, ale zwracamy uwagę przede wszystkim na kontakt z osobą zakażoną. Te osoby nie powinny przychodzić do poradni, co nie znaczy, że one zostaną bez opieki. Wizytę można odroczyć. Jeśli są objawy infekcji, należy się skontaktować z placówką służby zdrowia zajmującą się diagnostykiem, leczeniem chorych na COVID-19. Tam standardem jest wykonanie testu. Jeśli test będzie ujemny, taki pacjent oczywiście będzie mógł być dalej leczony od strony czy powikłań szpiczaka plazmocytowego, bo tutaj myślę głównie o powikłaniach infekcyjnych, które nam będą nakładały się na objawy COVID-19. W opiece ambulatoryjnej mamy możliwość stosowania leków doustnych już dużo
w dłuższym czasie bez konieczności kontroli. Możemy nawet do 6 miesięcy wydawać te leki. No, z punktu widzenia praktycznego wydaje się, że jednak te okresy powinny być trochę krótsze. Na 2, na 3 miesiące możemy Państwa zabezpieczyć w leki. Oczywiście wizyty kontrolne powinny być wykorzystane, ale możemy tutaj również wykorzystać możliwości teleporady, na przykład po wykonaniu badań w laboratorium lokalnym. Leczenie szpitalne, na co należy być przygotowanym. Oczywiście przy przyjęciu do szpitala będą określone procedury epidemiczne zastosowane. Leczenie przeciwnowotworowe, które my prowadzimy z celem wydłużenia przeżycia, musimy kontynuować. Jeśli mamy możliwość stosowania leczenia doustnego, możemy zamieniać je z wcześniej stosowanym leczeniem dożylnym. W przypadku schematów bardziej intensywnych, kiedy leczymy bortezomibem 2 razy w tygodniu, możemy zamieniać te schematy raz w tygodniu. Tutaj jeszcze wrócę do tego tematu, bo on jest bardzo istotny. Decyzja o zmianie leczenia za każdym razem powinna być podejmowana indywidualnie po rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka. Leczenie wspomagające w warunkach szpitalnych powinno być odroczone, ale tu podkreślam, że chodzi nam o warunki szpitalne, czyli podawanie dwufosfonianów w postaci krótkich hospitalizacji. Nadal leczenie wspomagające powinno być prowadzone optymalizowane do warunków ambulatoryjnych. Przejście przez izbę przyjęć, też określone procedury są wymagane. Pacjent powinien mieć maseczkę. W niektórych szpitalach prośba jest, żeby zamienić maseczkę przy przyjęciu, czyli żeby pacjent nie miał maseczki, którą może nosić przez dłuższy czas, a wiemy, że ta skuteczność maseczki po 30 minutach bardzo się zmniejsza, także powinna to być świeża maseczka. Dodatkowo często pacjenci są proszeni, żeby umyć ręce przy przyjęciu i odkazić, a obowiązkowo, jeśli przychodzicie Państwo już na salę chorych, to też dobrze jest umyć ręce po przejściu przez izbę przyjęć. Najlepiej ustalić ten sposób przyjęcia z lekarzem prowadzącym albo z sekretarką, sekretarzem oddziału hematologicznego, też pod kątem optymalizacji czasu przyjęcia. W niektórych oddziałach przyjmowani są pacjenci w godzinach popołudniowych, żeby uniknąć porannego tłumu pacjentów przyjmowanych na oddziały. W niektórych oddziałach przyjęcie na oddział jest związane z wcześniejszym wykonaniem testu na wirusa i tutaj też można się posiłkować testami w sanepidzie lub testami wykonywanymi dzień wcześniej, albo przychodzić na izbę przyjęć, mieć oddawaną wymaz odpowiedni i czekać na wyniki, które są w wielu ośrodkach po kilku godzinach dostępne. Te procedury, tak jak jeszcze raz wspomnę, one są indywidualne do ośrodków. Dobrze jest skontaktować się wcześniej z ośrodkiem. Leczenie szpitalne. Musicie Państwo mieć świadomość, że w oddziałach hematologicznych obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Oczywiście chorych obowiązuje zakaz opuszczania oddziału. Pacjenci z gorączką, kaszlem, dusznością nie będą przyjmowani na oddział i tu jeszcze raz wrócę do tej uwagi wcześniejszej. Nie znaczy to, że nie zajmiemy się Państwem. Musimy mieć pewność, że Państwo nie jesteście zainfekowani. Jest przyjęcie bezpieczne dla innych pacjentów przebywających na oddziale, jak również dla personelu. Czyli jeśli są objawy infekcji, powinien być wykonany test. W momencie negatywnego wyniku testu PCR dla wirusa SARS-CoV-2 oczywiście będziecie Państwo przyjęci i odpowiednie leczenie będzie wdrożone. Przy wypisie też staramy się zabezpieczać pacjentów, żeby dostawali leki na co najmniej 3 miesiące. Możliwe jest również takie zabezpieczanie pacjentów w leki w pełni doustne, czyli w przypadku, jeśli zespół oddziału był zmuszony do kwarantanny i oddział byłby zamknięty, żeby pacjent nie wyszedł z tego rytmu terapii, na przykład VTD, czyli z bortezomibem podawanym podskórnie raz albo 2 razy w tygodniu, na w pełni doustną. Oczywiście za każdym razem takie rozwiązanie traktujemy jako rozwiązanie awaryjne.
Należy dążyć do ograniczenia ryzyka powikłań wymagających hospitalizacji, czyli to, przeciwko czemu możemy się zabezpieczyć, czyli przeciwko neutropeniom, przeciwko niedokrwistościom. Powinniśmy wszystko zrobić, żeby pacjent przychodził tylko celem wykonania tych czynności, które nie mogą być zastąpione wizytą ambulatoryjną. Pacjenci kwalifikowani do procedury przeszczepiania powinni się kontaktować z ośrodkami przeszczepowymi, żeby dokładnie omówić szczegółowe zasady hospitalizacji. W niektórych sytuacjach wskazane może być odroczenie procedury przeszczepowej do czasu opanowania pandemii. To wynika z analiz dotyczących śmiertelności u pacjentów przeszczepowych, którzy mieli infekcję COVID-19. Ta śmiertelność była rzędu 9% w odniesieniu do przeszczepienia autologicznego. Przypomnę, że taka procedura przez nas uznawana za bardzo bezpieczną. W normalnych warunkach ta śmiertelność jest około 1%. Stąd też, jeśli nie musimy pacjentów kierować na przeszczepianie, to możemy odroczyć tą decyzję, ale to oczywiście za każdym razem powinniśmy dokładnie przeanalizować tą sytuację, bo rzeczywiście sytuacja epidemiczna, która jest teraz w Polsce, raczej nie wpływa na działanie ośrodków przeszczepowych. Ośrodki po pewnych wstrzymaniach kwalifikacji do przeszczepiania zaczynają funkcjonować normalnie. Odnośnie leczenia wspomagającego, to o czym mówiłem, przeciwwskazane jest podawanie dożylne, jeśli ona się wiąże z dodatkową hospitalizacją, natomiast możemy podawać pacjentom i bandronat zamiast kwasu zolodronowego, jest to doustny lek z tej samej grupy dwóch osłonianów i tu badania wykazały podobną skuteczność. Oczywiście te badania były trochę inaczej sformułowane niż my możemy realnie Państwa leczyć, bo tam był podawany ibandronat w dawce 50 mg codziennie. My podajemy ibandronat raz na 3 tygodnie w dawce 150 mg. Kolejne możliwości zapobiegania zdarzeniom kostnym, które dotyczą prawie 1/3 chorych na szpiczaka plazmocytowego i często wiążą się z hospitalizacją już niekoniecznie hematologiczną, ale często ortopedyczną lub nawet neurochirurgiczną. Także to zapobieganie jest bardzo ważne. To jest stosowanie denosumabu i znowu tutaj dla wybranej grupy pacjentów, którzy mają osteoporozę, mieli badanie densynometryczne z odpowiednim wskaźnikiem odwapnienia kości, możemy podawać denosumab, który jest również skutecznym lekiem w leczeniu choroby kostnej towarzyszącej szpiczakowi plazmocytowemu. Kolejny element dotyczący terapii wspomaganej to jest leczenie neutropenii, czy też tak naprawdę profilaktyka neutropenii. Tu pokazuję Państwu leczenie, czy też częstość występowania neutropenii u chorych na szpiczaka leczonych schematem lenalidom i deksametazon. Zobaczcie Państwo, że to dotyczy powyżej 10% pacjentów, także te osoby powinny być szczególnie zabezpieczone pod kątem wystąpienia neutropenii. Samą neutropenią oczywiście nie jesteśmy aż tak zaniepokojeni, jak konsekwencjami w postaci tych najgorszych, czyli gorączki neutropenicznej, czyli infekcji zagrażającej życiu. Bardzo ważna analiza, czyli jak się porówna występowanie neutropenii u pacjentów leczonych schematem lenalidom i deksametazon. Pacjenci środkowa kolumna nie mieli żadnej neutropenii. Pacjenci, którzy mieli co najmniej jeden epizod neutropenii trzeciego lub czwartego stopnia, skuteczność leczenia była porównywalna, to jest bardzo ważne. Natomiast zdecydowanie zwiększyła się liczba nieplanowanych hospitalizacji. W dobie epidemii COVID-19 tego właśnie musimy unikać. Czyli musimy unikać nieplanowanych hospitalizacji, stąd profilaktyka przy użyciu czynników wzrostu GCSF powinna być stosowana często, żeby pacjenci nie byli narażani na te dodatkowe hospitalizacje. Również narażeniem na hospitalizację jest niedokrwistość i pacjenci, jeśli kwalifikują się, a w polskich warunkach ta kwalifikacja polega na tym, że pacjent musi mieć niedokrwistość związaną z chemioterapią, możemy podawać czynniki stymulujące erytropoezę. Już po 4 tygodniach działania widać zwiększenie hemoglobiny o prawie 2 gram na decylitr.
czyli część z pacjentów nie będzie wymagała hospitalizacji, nie będzie wymagała transfuzji. Warto o tym pamiętać, że takie możliwości zabezpieczenia są. Oczywiście nie wszyscy pacjenci odpowiedzą na tą stymulację, nie u wszystkich ona będzie skuteczna, ale dla części pacjentów będzie to dobre rozwiązanie. Przy okazji czynników stymulujących erytropoezę należy pamiętać o specyfice chorych na szpiczaka plazmocytowego, czyli zwiększonych epizodach zatorowo-zakrzepowych. Czynniki stymulujące erytropoezę są również takim dodatkowym czynnikiem. Należy pamiętać o profilaktyce choroby zatorowo-zakrzepowej. I dochodzimy do ostatniego tematu. Tematu, który dotyczy znacznej części pacjentów leczonych na szpiczaka plazmocytowego, czyli jak optymalnie stosować bortezomib. Zacznę od analizy grupy pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia, czyli większości z pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego. Badanie VISTA, gdzie stosowano bortezomib dwa razy w tygodniu, porównywano z różnymi modyfikacjami grup badawczych włoskich lub też hiszpańskich. W wielkim skrócie te wyniki badań dowodzą, że stosowanie bortezomibu raz w tygodniu u pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia jest równie skuteczne, a ma zdecydowany lepszy profil bezpieczeństwa pod kątem powikłań w postaci polineuropatii. Także na pewno w tej grupie pacjentów możemy zalecać stosowanie bortezomibu raz w tygodniu. Inaczej wygląda sytuacja w grupie pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia. Tutaj musimy indywidualnie podchodzić do sytuacji. Są badania, które pokazują, że stosowanie bortezomibu raz w tygodniu w schemacie VCD nie zmniejsza skuteczności leczenia, ale tak jak mówię, tutaj musimy się dostosować, czy to jest sam początek leczenia, choroba najbardziej aktywna, jaka jest również odpowiedź pacjenta na leczenie. Te zalecenia, które Państwu przedstawiłem, są dostępne na stronie Polskiej Grupy Szpiczakowej, a dodatkowo udało nam się wydrukować dla Państwa taką ulotkę, która jest już dystrybuowana wśród organizacji pacjenckich. Niedługo będzie dostępna też w ośrodkach hematologicznych, także na spokojnie można się z tym zapoznać, przeanalizować wszystko, ale pamiętajmy, że też bardzo ważny jest kontakt z ośrodkiem, który koordynuje leczenie szpiczaka plazmocytowego. Bardzo dziękuję.